Witam serdecznie, moim gościem Jakub Jędrusik i Bistalis Nowy Sącz. Cześć, witam. Jakub, niespodzianka albo i niespodzianka, bo wy macie ciągle kłopoty z tym OptiMedicare Forum. Co to się stało, że tak nie idzie wam w gra z nimi szczególnie? No to ja już powiem tak, że ja w tym Ibisie troszkę. Tak, te mecze na mnie leżą, szczerze mówiąc, z OptiMedic, dawnym Sony. Ciężki mecz był, ale trzeba też podkreślić to, że my dzisiaj braki kadrowe i to było widać na boisku od samego początku. Dzisiaj Care Forum, trzeba powiedzieć, bez zmiany, ale z wielką charyzmą, wielką siłą do biegania. Wy jesteście młodzi i oni byli trochę starsi, nawet więcej niż troszkę starsi. Co to jest, że nie potraficie im tak naprawdę tutaj dojść do nich, żeby tak przeszalić, przełożyć wyniki na swoją korzyść? Wiesz co, wydaje mi się, że nie, naprawdę, każdy mecz z nimi jest ciężki i choćbyśmy nawet mieli, nie wiem, zmiany, mieli naprawdę super, super wybitną formę, każdy mecz jest ciężki z nimi. Dzisiaj pierwsza bramka padła, powiedzmy sobie tak naprawdę, no przypadkiem, bo gol samobójczy, ale no kurczę, no wyszło jak wyszło, a drugą bramkę straciliśmy już no po grze, no ale można powiedzieć wynik 2-0 może nie odzwierciedlał tego, co się działo, mogło być spokojnie remisowo. Ta sytuacja dzisiaj powoduje to, że jeszcze nie macie pewnego utrzymania, a przed wami jeszcze przecież Notus, który też jest bardzo ciężki, Baspal, Brzezna, także macie jeszcze o co walczyć. Nie, wydaje mi się, że wzmocnimy się jeszcze, wrócą ci gracze, którzy zapewniali nam ten komfort na początku rozgrywek. Mam tu na myśli te osoby, których dzisiaj nie było, no ale tak, jak mówisz, no będzie ciężko, będziemy na pewno walczyć. No. Utrzymanie no to jest priorytet. Czy zgodziłbyś się z takim tezą, że te drużyny, które pechowo nie dostają się do pierwszej piątki, potem strasznie mają mordęgi, żeby się utrzymać? Tak, no, dokładnie. My jesteśmy świetnym tego przykładem, ponieważ w tamtej edycji, bodajże w futsalu, tak było z nami. Brakowało nam tam jakiegoś punkciku, a później biliśmy się w bagażach. Wasze miejsce, które by było teraz dla was satysfakcjonujące w tej grupie spadkowej? Myślę, że jak najwyższe w tej grupie spadkowej. No, tak jak mówię, no będziemy walczyć. Mamy jeszcze kilka meczy. Wszystko jest przed nami. Ja tylko mam nadzieję, że wrócą zawodnicy, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, dawali komfort, dawali taki spokój i zapewniali bramki. I tego życzę. Dziękuję za... Dzięki.